Cześć, nazywam się Piotr Tenyszyn i wraz z Piotrem Kośka chcielibyśmy zaprosić Ciebie do kursu o Vimie. W naszym kursie dowiesz się, jak sobie przygotować środowisko do pracy oparte na Linuxie lub Windowsie. Pokażemy sobie, jak zainstalować Vima w środowisku Linuxa i Windowsa. Pokażemy sobie kroki, jakie możesz pierwsze wykonać w pracy z tym środowiskiem. Omówimy sobie poszczególne tryby pracy w Vimie, pokażemy sobie jak możesz pracować z tekstem tutaj w omawianym przez nas edytorze, jak możesz się poruszać po VIMie, jakie tutaj masz możliwości szukania i zamiany tekstu. Omówimy sobie konkretne tryby, czyli tryb Insert, tryb Visual Mode. Powiemy sobie Czym jest na przykład makro w Vimie? Pokażemy sobie, jak możesz uruchomić na przykład komendy y, Shell'a w Linuxie z poziomu tutaj Vima. Powiemy sobie również, jak zbudować własne środowisko oparte o VimRC, czyli taki plik konfiguracyjny do Vima. Oraz również pokażemy sobie, jak zainstalować takiego. Menadżera wtyczek, który pozwoli Ci na rozbudowanie tego własnego środowiska, później pokażemy sobie, jak możesz zbudować własne środowisko deweloperskie do pracy, z jakimś na przykład konkretnym językiem programowania. Pokażemy sobie, czym jest Vim Ultimate, jak go możesz zainstalować i z niego skorzystać i później pokażemy sobie jak może skompilować sobie, na przykład Vim'a z jakiegoś źródła. Na koniec przećwiczymy sobie wszystkie skróty, przyciski, tryby, opcje, które pokazywaliśmy sobie w naszym kursie. Tak więc serdecznie ciebie zapraszam do naszego kursu o edytorze Vim.